Samorządowcy kontra rząd. Nadchodzący rok szkolny ma zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Edukacji Narodowej rozpocząć się 1 września. Organizacje samorządowe krytykują rząd za brak konkretnych wytycznych. Do tego odniósł się dzisiaj szef resortu. Oprócz przepisu często trzeba po prostu włączyć rozum i to dotyczy wszystkich, którzy czytają przepisy i którzy dyskutują na temat także powrotu do tradycyjnych zajęć w szkołach. My wyraźnie mówimy, że staramy się w przepisach ogólnie zaryzować postępowanie w różnych sytuacjach, natomiast nie możemy w przepisach opisać szczegółowo każdego indywidualnego przypadku, który może się zdarzyć, bo wtedy musielibyśmy te przepisy rozbudować do gigantycznych rozmiarów i nikt nie byłby w stanie przez nie przebrnąć, a ponadto stworzylibyśmy różnego rodzaju bariery. 4 samorządowe związki napisały wczoraj do ministra list. Wynika z niego, że to właśnie brak przepisów jest dla nich największą barierą w przygotowaniu się do nadchodzącego roku szkolnego. Podzielili swoje postulaty na 3 części. Chcą jasnych zasad funkcjonowania uczniów, nauczycieli i rodziców na terenie placówek, dodatkowych pieniędzy z powodu zwiększonych kosztów utrzymania i przede wszystkim nie pozostawiania dyrektorów samym sobie. Dezorganizację obnażyły wczorajsze wyniki matur. No domniemywać, gdyby była pełna wersja matury, to ten wynik byłby jeszcze gorszy. Czyli z jednej strony mamy tą ogromną presję na to, żeby jednak dzieci uczyły się w trybie normalnym. Z drugiej strony mamy i to jest największy dylemat, epidemię, która bynajmniej wbrew zaklinaniu niektórych polityków nie wygasa, a wręcz rośnie narasta. W związku z tym trzeba znaleźć zdrowy kompromis, który będzie dobry dla uczniów, dla rodziców, dla samorządowców. Natomiast nie wolno zostawiać tą decyzją samych zainteresowanych. Podczas dzisiejszej konferencji Ministerstwa Edukacji Narodowej termin 1 września został podtrzymany. Czasu jest niewiele, w przeciwieństwie do pytań. Obawiamy się tego dnia, dlatego że ciągle brakuje nam po pierwsze konkretów. To znaczy, my na przykład chcielibyśmy wiedzieć, jakie tak naprawdę powinny funkcjonować standardy w momencie, kiedy w jakiejś szkole znajdzie się chore dziecko albo chory nauczyciel. Zdajemy sobie sprawę z tego, że inspektor sanitarny być może będzie za bardzo zapracowany i być może rzeczywiście nie uda mu się tych standardów wprowadzić w życie, ale dyrektor szkoły powinien wiedzieć, jak ma zareagować na taką sytuację. Jak zapowiada rząd, przypadki, w których uczniowie będą korzystali ze zdalnej formy nauczania, mają być rzadkością. Jednak wszystko okaże się za nieco ponad 2 tygodnie, bo pozostają jeszcze rodzice, którzy przed wakacjami nie byli zbyt chętni na powrót dzieci do szkół. Pierwszy etap leczenia Fabio Jakobsena zakończony. Kolarz, który uczestniczył w wypadku na finiszu pierwszego etapu Tour de Pologne w Katowicach, opuścił dziś Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu i został przetransportowany do Holandii, gdzie będzie kontynuował leczenie. Najtrudniejsze było w leczeniu przede wszystkim uporanie się z możliwością infekcji, dlatego że to był potężny uraz twarzoczaszki, to były otwarte rany. Wiadomo, że to nie są czyste rany, no ale dzięki Panu Bogu wszystko się udało dobrze, jest niegorączkujący, z niskimi parametrami zapalnymi, więc wydaje mi się, że to jest wszystko było już ograniczone tylko do stanu miejscowego. Także tak jak mówię, to jest pierwszy etap, jego jeszcze na pewno czeka rehabilitacja i zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie twarzoczaszki. Lekarze podkreślają, że 23-latek jest w stanie bardzo dobrym, stabilnym. Dodają, że jest silnym i zdeterminowanym człowiekiem. Rany, które ma na sobie, bo dzisiaj rano go oglądałem, wyglądają bardzo dobrze i wróży to bardzo dobrze na przyszłość. Panie doktorze, prosimy możliwe, bliżej, tak. Dobrze? Prosimy powrót bliżej, do sportu jest oczywiście jak najbardziej możliwy. Podziękowania lekarzom złożyła rodzina kolarza i organizatorzy Tour de Pologne. Śledztwo w sprawie wypadku wszczęła prokuratura okręgowa w Katowicach. Uczestników było za dużo, a kontrmanifestacja była nielegalna. Demonstracją solidarności ze środowiskami LGBT, która odbyła się w poniedziałek, zajmuje się katowicka policja. Jednak surowsze konsekwencje mogą spotkać ich przeciwników. Tęczowe zgromadzenie nie wymagało interwencji mundurowych. Co nas bardzo cieszy, odbyło się w sposób spokojny. Nie odnotowaliśmy żadnych jakichś incydentów dotyczących zakłócania i ładu i porządku. W tej sprawie niestety zostały wszczęte czynności
wyjaśniające. Pierwsze czynności wyjaśniające wszczęto wobec grupy osób, która zebrała się na rynku. Były to osoby, które nie zgłosiły swojego zgromadzenia. Dodatkowo też te osoby zakłócały legalne zgromadzenie, które odbywało się naprzeciwko Urzędu Miasta na Placu Kwiatowym. Organizatorzy legalnej manifestacji też będą najprawdopodobniej musieli złożyć wyjaśnienia. Chodzi o liczbę osób. My też nie liczyliśmy tych uczestników. Policja też nie zgłaszała nam tutaj, żeby ta liczba była przekroczona. Także tutaj nie szacowaliśmy tego, natomiast cały czas zwracaliśmy uwagę na ten odstęp, który powinien być zachowany, na posiadanie maseczek. I rzeczywiście uczestnicy tego zgromadzenia bardzo tutaj się starali, żeby te wszystkie zasady zostały zachowane. Trudno powiedzieć, ile dokładnie osób pojawiło się w poniedziałek na rynku w Katowicach. Niektórzy mówią o setkach, a inni o tysiącach. Pewne jest to, że uczestników było więcej niż dozwolone 150. Chociaż zdecydowanie mniej liczne, to na Jasnej Górze się stawiają. Dziś do miejsca docelowego dotarła m.in. warmińska piesza pielgrzymka. To była trudna decyzja. Tak naprawdę do końca nie wiedzieliśmy, czy wyruszymy, czy nie wyruszymy. W związku z różnymi obostrzeniami, komunikantami rządu zdecydowaliśmy się, że w tym roku po raz 37 wyruszymy na pielgrzymi szlak. Byliśmy w drodze 13 dni, uczestników jest 60 osób. Mamy najmłodszego uczestnika pielgrzymki, 9-miesięcznego Dominika. Tradycja została więc zachowana, chociaż pielgrzymów było zdecydowanie mniej niż zwykle. Taką tendencję na Jasnej Górze widać gołym okiem. Z Warszawy, z której zwykle przybywa około 10 tysięcy ludzi, w tym roku przybędzie 50 osób. Z Radomia, z którego zwykle przybywa około 1000 osób, w tym roku przybyło tylko 5 księży. Widzimy więc wyraźnie, że ten spadek jest gigantyczny. Tak na oko mógłbym powiedzieć, że około 10% zwyczajnej liczby pielgrzymów przybywa na Jasną Górę. I my tutaj na Jasnej Górze bardzo serdecznie apelujemy o to, by jeżeli ktokolwiek decyduje się na pielgrzymowanie, to przede wszystkim przyjął zasady reżimu sanitarnego. Dystans społeczny, maseczka, nieustanne odkażanie rąk. Płyny do dezynfekcji można znaleźć w wielu punktach na Jasnej Górze. To istotne, bo według zaktualizowanego harmonogramu od 11 do 31 sierpnia do Częstochowy ma dotrzeć ponad 18 tysięcy pieszych pątników. Dlatego władze Częstochowy wystosowały apel do ministra zdrowia o regulacje dotyczące pielgrzymek, szczególnie tych z czerwonych stref zagrożonych koronawirusem. Większe zgrupowanie pielgrzymów, większe skupisko ludzi, które na pewno jednak w tych dniach szczytu pielgrzymkowego pod Jasną Górą się tworzy, może stanowić pewne zagrożenie. Nie mówię w tej chwili tylko właśnie o mieszkankach i mieszkańcach miasta, nie tylko o to nam chodzi, ale generalnie o to, żeby pielgrzymki nie stały się zarzewiem i ogniskiem koronawirusa, także po powrocie pielgrzymów do domu. Pomóc ma m.in. dezynfekcja z sercem. Akcja prowadzona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Spółdzielnię Socjalną Jasne, że zmiana potrwa do 15 sierpnia. 300 ławeczek, 100 koszy oraz około 40 przenośnych toalet. To są wszystkie miejsca, gdzie będą przechodzili pątnicy, pielgrzymi i będą mieli po prostu kontakt z naszymi mieszkańcami. No i tutaj chcieliśmy zadbać o to, żeby nie tylko zdezynfekować te miejsca, ale też uczulić na pewne rzeczy. Mianowicie jakie? Żeby jednak ta maska była założona. W tym celu wydrukowaliśmy takie naklejki. Dodatkowo w Alei Najświętszej Marii Panny ustawiony został punkt dezynfekcyjny, w którym można bezpłatnie zaopatrzyć się w jednorazowe maseczki, zdezynfekować dłonie czy zmierzyć temperaturę. Punkt czynny jest od 10 do 18 w czasie trwania akcji. W zabrzeńskim kościele świętej Anny odbył się dzisiaj pogrzeb profesora Stanisława Pasyka. Wybitny kardiolog, był autorem nowoczesnej metody leczenia zawału serca. Stworzył Śląskie Centrum Chorób Serca. To właśnie on zaprosił do Zabrza Zbigniewa Religę. Zgromadziliśmy się wokół trumny naszego zmarłego brata Stanisława, profesora, lekarza. Tego, który pochylał się nad ludzką niedolą, ludzką nędzą, ludzkimi chorobami i szukał dróg, aby tej niedoli zaradzić. Pragnę podziękować za to wszystko, co dla naszej społeczności pan profesor uczynił. To współbudowanie i zbudowanie pięknych ośrodków kardiologicznych, kardiochirurgicznych
dzięki którym setki, tysiące pacjentów było wyleczonych. Pełen charyzmy wizjoner, który praktycznie z niczego stworzył referencyjny ośrodek kardiologiczny, słynny w Polsce i w Europie. Jako lekarz całym sercem oddany pacjentom. Staszku, niełatwo jest mi mówić te słowa, bo dzisiaj żegnam męża i przyjaciela. Towarzyszyłeś mi niemal przez całe moje dorosłe życie. Uczyłeś, że skromność, prostolinijność ma w życiu większe znaczenie niż blichtr i wyniosłość. Profesor Stanisław Pasek zmarł 4 sierpnia w wieku 89 lat.